Wielotonowa konstrukcja wzbudzająca ciekawość wrocławian wkrótce ozdobi kościelną wieżę przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. To zniszczony w czasie wojny barokowy hełm. Renowacja sakralnej budowli trwa lata. By dokończyć pracę, potrzeba jeszcze kilkuset tysięcy złotych. Andrzej Jóźwik. Wieńczący barokową wieżę hełm i jego wierzchołek widniały przez dekady rozrysowane tylko na konserwatorskich planach. Od kilku dni ciekawość przechodniów wzbudza stojąca przed klasztorem Urszulanek wielotonowa konstrukcja. To właściwa podstawa hełmu. Następny etap to jest obudowywanie tej stalowej konstrukcji deskami sosnowymi. Potem zaplanowane są prace związane z obiciem arkuszami miedzianymi tej płaszczyzny zadeskowanej. Gdy nowy element wzorowany na barokowym pierwowzorze zostanie zamocowany na wieży, jej wysokość wzrośnie prawie dwukrotnie. Osiągnie 52 metry. Takiej budowli wrocławianie nie pamiętają. Pierwotna konstrukcja nie przetrwała II wojny światowej. Jest to bardzo ważny element panoramy historycznej Starego Miasta oglądanego od strony Ostrowa Tumskiego. Jest to akcent, którego bardzo nam brakowało i dzisiaj widzimy, że to uzupełnienie jest już bardzo blisko. Zgromadzenie zakonne Urszulanek na finalizację prac potrzebuje około 300 tysięcy złotych, ale aby cały klasztorny obiekt od kilkunastu lat wspólnymi siłami miasta, zakonu i Ministerstwa Kultury poddane renowacji odzyskał dawną świetność, potrzeba więcej pieniędzy. Dachy są już na ukończeniu, jeszcze wschodnia część ryzalitu frontowego. Natomiast kolejnym etapem to są elewacje i częściowo osuszenie budynku. Klasztorny kompleks utrzymany w XVII-wiecznym stylu to nie jedyna sakralna i architektoniczna atrakcja tej części miasta. Nieopodal przy tym samym placu Nankiera stoi kaplica Hochberga. Jej remont również dobiega końca. Otwarcie dla zwiedzających zaplanowano na lipiec tego roku. Wrocław, Andrzej Jóźwik.